Słyszał pan o głośnej sprawie działkowca z Warszawy, który otrzymał decyzję rozbiórki altany? Tak, oczywiście. I my jako Polski Związek Działkowcy jesteśmy tym zaniepokojeni, ponieważ sąd akceptował propozycję prawa budowlanego o rozbiórkach tych altanek, które w ich mniemaniu nie są zgodne z nazewnictwem. W mniemaniu prawa budowlanego działki, czyli altanki. Altanki to jest dach i ściany ażurowe. Co pan uważa na temat decyzji wydanej warszawskiemu działkowcowi w sprawie właśnie jego altany, która musiała zostać rozebrana? No jest to precedens na razie, ale myślę, że to większa fala nastąpi ataku znowu w stronę ogródków działkowych, co już budzi niepokój działkowców, między innymi i mój, z tego względu, że następuje w tej chwili, no wcześniej też, zmiana pokoleń. I te altanki wszystkie, tak zwane altanki, bo się teraz okazuje, że myślę, te wyroku sądu administracyjnego to są budynki, które wymagają zezwoleń. Nie wiem, będą kazali rozbierać coś, jest to typowy rewanż za przepchnięcie właściwie, nie? No bo myśmy to ciężko wywalczyli, tą ustawę o ogródkach działkowych. I teraz się próbuje z drugiej strony w sposób podstępny i perfidny znowu uderzyć w tą najsłabszą część społeczeństwa, która uważała, że czegoś się w życiu dorobiła, chociaż przy tych fortunach, które powstały po 89 roku, to jest nic, ale dla tych ludzi, którzy posiadają działki, to jest wszystko, co oni osiągnęli w życiu. Co pan myśli na temat sprawy, która była bardzo głośna w Polsce, warszawskiego działkowca, któremu nakazano rozbiór altanki? No, jak już ktoś ma, to może rzeczywiście, ale niektórzy to przesadzają z tą budową. Tak, dla przykładu, moja altanka, wydaje mi się, że taka jest akurat na miejscu, prawda? I, no, domy budowlane, znaczy domy takie mieszkalne, to już właściwie chyba nie należą. Nie to miejsce w każdym razie dla...